Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest kącnik z naszej serii Podwórko, okolicy, ze mną oczywiście Krzysztof na schodach stoi, cześć. Witam. Ze mną oczywiście także są widzowie pod kamerką, jak widzicie, są na Twitchu i wy też tam bądźcie od 16 do 22 w poniedziałki, od poniedziałku do piątku. Zapraszam serdecznie i słuchajcie, bardzo miło, że wam się tak ogólnie podobają te odcinki z tych remontów. W sensie widziałem tylko początek, jak żeśmy go przywieźli, w sensie nawet nie było remontu, ale zaraz spalisz lampkę. Nieprawda. Dobra, co dzisiaj testuję. Co dzisiaj mam do roboty? Słuchajcie, jak widzicie, Krzychu elegancko ogarnął nasz ciągnik, naszego Ursusa, który idzie na handel, oczywiście, przypominam. Jest wyremontowany na Cito, jeżeli chodzi o część techniczną. Wizualnie jeszcze wiele do zmiany jest, oczywiście, bo może zmienimy kabinę, na pewno zmienimy kolor i na razie jest to tak ogarnięte. Pomyślałem, że skoro tak, to skorzystam na nowy silnik. Wszystko jest ogarnięte na nowych silnikach i częściach. To pasowało, po prostu go trochę przepalić w jakiś sposób i, że tak powiem, trochę podocierać ten silnik, żeby jak już go skupi, to żeby mógł teraz wjeżdżać worka, nie? Dlatego co dzisiaj taka fajna, lekutka praca, bo Krzychu będzie sobie robić orkę, podnosi oczywiście z nim zamienia, tu są już właściwie gotowe MTZ. Będziemy robić orkę na nowym polu, które za chwilę wam pokażemy. A ja będę woził właśnie tym oto, jeszcze rozkręconym troszeczkę, znaczy nie skręconym do końca, Ursusem. Wapno po prostu, nie? Także taką akcję się wymyśliłem. To co, Krzychu, chyba ruszamy, nie? Powoli. No tak. Dobra, to będzie kiedyś zamówić te części brakujące do tego. No, aż nie, bo tak, maska jest tu, lakiernika jest bliska, napęd jest nowy założony, więc tak naprawdę tyle, ewentualnie się może kabina, zobaczymy, nie? A, no i chcemy jeszcze robić konsolę do tura, nie? Ale jak mówię, na sam silnik na razie wystarczy, więc ja już sobie tutaj odpalam. O, masz, jeszcze się włącza ten, synchro. Tak, właśnie widzicie, od razu mam 15 tysięcy kredytu, jeszcze mamy, jak coś, bo tam trochę kaski zabrakło. Także jeszcze tu będziemy trochę coś działać z tym, nie? Dobra, ty jesteś tam już ready, to możesz lecieć, nie? No. On ma tylko 3 biegi w ogóle. No tak, mam tak mało, ale nie? A bo to jest wolna skrzynia jeszcze, jakby co. Aha, okej. Kiedyś będziemy zakładać szybszą. Okej. Jak będziesz miał dość funduszy. No, coś tam będzie, nie? Patrzcie, kupiliśmy go za dychę, na razie remont nas wyniósł około 15 tysięcy. Z większości rzeczy, a jeszcze chcemy trochę w niego wsadzić. Myślę, tak 25 koła się zamknie z remontem. O matko. O matko, przecisnę się? Przycisnąłem. Zamknie się 20 tysięcy z tym, 25 tysięcy z remontem i zarobimy w stanie właśnie trochę kasy, no bo jakby nie było, on idzie właśnie pod ten, pod handel. Także dużo tu jeszcze na nim chcemy jakby zyskać. Na pewno 10 tysięcy fajnie byłoby chociaż zarobić na nim, bo sporo roboty, tak jak trzeba zapłacić i tak dalej. Także dzisiaj tak to wygląda. Dobra, ja już sobie to wyjeżdżam. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Kurde, nisko, wysoko to jest siedzenie, jak wiesz? Nic nie widzę. O! Muszę tak sobie siedzieć. Nie, no target jest. Dobra, muszę, no, siedzę normalnie. Nic nie widzę, chłopie, nie? Lusterko już wpierdzielił, ta kamera taka jakaś wysoka. No nic nie widzę, chłopie. Mi tam przeszkadzało to ten, no, to od słońca, wiesz, to jak spuszczasz. Aha, nie? Co spuszczasz? No, jak ci słońce świeci, nie razi cię, to sobie opuszczasz tam. Gdzie to jest? No przed tobą. O to? No. A! Nie wiem, to, bo nie. No tak. Co jest? Dobra. Słuchajcie, jak dzisiaj lecimy z tym? Tu Krzychu sobie robi dzisiaj orkę na tym miejscu. Ja za chwilę też wam pokażę dokładnie, co to się będzie działo. Bo tak, to sami tutaj troszeczkę tego wapna, więc ja chcę tego po prostu rozrzucę na końcu tego poletka. Pokażemy też, że będzie pole przebiegało. Matko, na całym, dziękuję serdecznie za roczek subskrypcji, że ja muszę tutaj zaklaskać. No więc właśnie, ludzie, jak tu widzicie, drzewa są powycinane. Postanowiliśmy też również z Krzysiem, że będziemy robić sobie troszkę to w inny sposób niż teraz to wygląda. No bo teraz będziemy działać sobie tak, że to pole sobie poleci w tą stronę tutaj. O, jest coś tutaj. A, trzeba rozłożyć to. Niestety już wapno odpalę. Jest dawka automatyczna? Chyba tak, nie? Była. Jak dobra. Robiłem, to była. Chyba, że coś tam jest, drzewo. Jest automat, dobra, spoko. Więc ja to sobie jeszcze na to trochę tutaj porzucę tego wapna, bo wiecie, wszystko to będziemy orać. No i jak to będzie wyglądać dalej? Słuchajcie, będzie to wyglądać tak, że w tym miejscu, gdzie my tutaj właściwie mamy tą drogę taką tutaj, co jest, będziemy sobie po prostu orać. Orać dlatego, że raz, że już nie jest używana, widzicie, tam sobie trochę zarosło na niej. Dwa, że i tak
wszystko, co tu właściwie robimy, musimy męczyć się z tym zagajnikiem, tym jednym, nie? I potem nam się drugą obijać to wszystko, więc postanowiłem, że po prostu tam, gdzie teraz jest tak właśnie taka trawa, to sobie ona będzie tam zarastać, ja tam tego nie będę uprawiał i sobie po prostu tam zrobić tak jakby... o czym to mówiłem? Wybaczcie zacięcie, po prostu musiałem coś ogarnąć. Tam właśnie jest taka droga, zaraz ją pokażę, jak sobie podejdziemy tam. Na razie robię taką tu dookoła, lecę sobie z tym. No i tą drogę będziemy dzisiaj przeorywać, no bo ten budynek jest nieużywany, nikt tam nie jeździ, to jest właściwie taka stara linia, która tam sobie tylko dociera i nic poza tym. Jeżeli ktoś tam będzie chciał przyjechać i to ogarnąć, no to ja zapraszam na pole, niech sobie przez to pole przyjedzie i tyle, nie, bo jakby to nic się nie stanie, a mi będzie łatwiej się to pole uprawiać, nie. Więc tych drzew, jak widzicie, tu już nie ma, ja wam to oszczędziłem, jeżeli chodzi o odcinek. Okej, full, skończył mi się wapno. Więc ja oszczędziłem akurat tego i zrobimy to poza odcinkiem z Krzysiem. Wszystko tu mamy właściwie przygotowane pod to, żebyśmy mogli tutaj spokojnie zacząć orać. No i tu Krzychu w sumie sobie działa. Na razie Krzychu orze tylko ten nowy kawałek, żebyśmy mogli tam też coś... Orze jak może. Po nożu też tego. Ty, ale on straszny ten. Co strasznie? Bo to jest ta wolna skrzynia bez kitu, nie? No. A to sobie dobra, niech będzie, że docieramy, no. Muzykę ksinał. Tak, Krzysztof mieszka? Jak mieszka Krzysztof? Krzysztof mieszka zarąbiście. No więc ogólnie śmiesznie to wygląda trochę tak bez maski, ale jak mówię, będziemy sobie to działać, nie? Tam uważaj lepiej, żeby policja cię nie złapała, albo co? Nie? A, no tak, we światem jeżdżę. Dobra, nie ma policji, co ty? Nie ma policji. Słuchajcie, też właśnie pod ostatnim odcinkiem pokazało się wiele komentarzy typu, żebyśmy sobie po prostu kupili ten ciągnik, tak teraz go mamy, żeby był po prostu kupiony i wyremontować go i zostawić dla siebie. Słuchajcie, my aktualnie mamy 11 hektarów pola, 4 ciągniki to jest za dużo, ja uważam, że nawet 3 to jest za dużo, a też pamiętajcie, że potrzebujemy ciągnika małego, bo tam też były głosy, nawet tutaj na czacie się pojawiały, żebyśmy zostawili, wyremontowali sobie ten ciągnik i zostawili sobie, zamienili go za 60 po prostu. Jest to w pewien sposób jakby, no, logiczna kolej rzeczy, ale, no, raz, że nie potrzebujemy, dwa, że chcę właśnie na tym ciągniku po prostu zarobić, więc kupiliśmy go typowo na podhandel, nie? Będzie sprzedany po prostu do jakiegoś chłopa albo jakiegoś gospodarstwa, nie wiadomo, gdzie tam po prostu pójdzie, zobaczymy już, jak go wyremontujemy. Na razie, jak widzicie, sobie go spokojnie docieramy po prostu. No i kiedy już będzie ten remont skończony, dopiero wystawimy go na tego Olksa gdzieś tam. No i zobaczymy, co dalej z nim będzie działo, nie? Bo wiecie, może też go nikt nie kupić, nie? Na przykład. No ale miejmy nadzieję, że się wszystko uda oczywiście jak najbardziej i będziemy mogli sobie spokojnie przejść do jakby nie było reszty, nie? Także kupisz go przemo, no i mamy już kupca, fajnie. Nie, no ale tak serio, zobaczymy, co się będzie właśnie sprawa rozwijać, co to się będzie działo. Bo jak wiecie, na razie to jest wszystko takie jeszcze work in progress, nie? No widzicie, to coraz sobie gdzieś tam powstaje. Kurde, dopiero... drogę to wapno, żeś tam zapłacił aż. No, za 3 tony, nie? Trochę drogę. Kurde. No, także jak wiecie. Dlatego wiecie, postaramy się najpierw go ogarnąć jeszcze. Mam już, wiecie, ogarniętego go części technicznej, jeszcze cała wizualna. No i co, właśnie nie wiem, kurde, czy jakąś kabinę zmieniać, czy nie zmieniać? No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Na razie po prostu jest jak jest i tyle. Nie, ta owiewka mi tak wkurza, ja muszę wypierdzielić, nie? Jakaś ta kamera taka dziwna to jest. pozdrawiam również, nie? Ten ciągnik to kupiony na handel, czy karczony na handel. No a nie widzisz nowego odcinka? Dzisiaj odcinek leciał, znaczy dzisiaj. Bo dzisiaj tak nagrywamy to 4 kwietnia, nie? Więc 4 kwietnia leciał odcinek właśnie z tego, jak żeśmy go oglądali w ogóle i tam chyba się wstępnie dogadali na to, żeby go zakupić. No do świąt, chyba w święta wyjdzie odcinek, w którym już go mamy, nie? Tak oficjalnie na gospo, także zobaczycie, nie? Dach, czy mogę otworzyć na myszkę? No to stary się nic nie da robić, gościu, wiesz, on jest, to jest, wiesz, model prototypowy. A gwoździami zabite, nie można nic zrobić. Na razie jest na wiesz, ogarniętego tako, nie? Dobrze, sobie trochę zjedziemy, żeby tak po tej stronie bardziej. No, więc ogólnie co, dosyć sporo się z tym wyleczemy, bo normalnie to bym już wam pokazał jakieś kolejne prace, ale jak widzicie, jak na razie jesteśmy trochę w dupie z tymi pracami, bo siewy tak w sumie... Część porobiona, trochę nie, tak jeszcze jakieś mam parę rzeczy poagariane i w sumie to się bardzo z tym pierdzielimy. No ale to oczywiście dlatego, że... Dobra, damy sobie już tutaj dwójkę. Dlatego, że...
no nie dość, że nasz remont pochłonął bardzo mocno, to jeszcze budowa silosu. No i teraz jeszcze jakby nie było ogarnianie tej całości, nie? Teraz tego remontu ciągnika. Więc tak Krzyku, ja chyba nie będę ci wjeżdżał w Sorgo, tylko po prostu nie padę tutaj w ten, nie? Spoko, tam to poletko. Swoje pole najpierw, nie? No, o i tu właśnie widzicie, trochę trawy też zarosło, więc tu już też nie będziemy nic robić. Będziemy tutaj po prostu zajmować się, znaczy będziemy po prostu to tak zostawimy i ja się, jak mówię, tym kawałkiem pola zajmować nie będę, dopiero za jakiś czas, jak ona tam coś zarośnie, to będzie to fajnie wyglądać, nie? Jak na razie to jest takie, wiecie, takie chwilowe, nie? Okej. Ja tak wapno trochę rzucam trochę na oko, ale jakoś tam zawsze trzeba dać, nie? No, więc... no, dlaczego w ogóle wapno? Wapno dlatego, że jak będziemy właśnie mieli już to nowe poletko ogarnięte tam, całe powiększone, no to trzeba też będzie wapno ogarnąć i dlatego też tak wszystko mówię, robimy, że orka, wapno, a jeszcze potem wjedziemy sobie agregatami tymi uprawosiwnymi do tego, na to pole, więc zobaczcie też w ogóle potem, jak to będzie wyglądać, bo póki co może wydawać się to dziwnie, ale zaufajcie nam, że będzie naprawdę spoko, nie? Więc co, Krzychu? Ja myślę, że za chwilkę... Co? No. Ile tego zostało? Mam 20 minut odcinka, nie? Więc tak... Ja chyba skończę sobie tutaj to nawozić i wezmę się za orkę, wiesz? Spoko. Jakbyśmy mogli zamienić, to byłoby cacę, nie? Można, można. To tylko dokończę to wapno i pojedę dalej, nie? Wiem, że było pytanie. Czy męczy kompa tak resetowanie bez przyczyny? Wiesz co, nie wiem, czy męczy kompa resetowanie bez przyczyny. A czemu resetujesz kompa bez przyczyny? Mój komputer chodzi 24/7, ja go wolę nie wyłączam, nie? Ty masz kompa z NASA. Tak, z NASA. No. No, więc ja kompa tylko usypiam i tyle. Mój nos tam chodzi. Do spania. Z nawyku restujesz kompa? Nie, to chyba... Bez sensu chyba restować kompa, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak, komp do spania, ja jedę do spania tak samo, idę wtedy, nie? Czekaj, czy to dobrze przyjechałem? Wiesz, to nie mam włączonego sierniska ugniatania. Włączyć ci, czy nie chcesz? Bo w sumie tam się za bardzo nie będzie ugniatać. Jak ogram wapno, to nie znika, wiesz? Jak to? No. Zobacz, tam przyjechałem kawałek, nie? Tylko to Sorgo zniknęło jakby. Może potem zniknie, wiesz? Bo pewnie złapały ci teksturę Sorgo, nie? Spoko. Wiesz, to dalej jest farmik, nie? Okej, tak sobie to w sumie jeszcze trochę z daleka, ale postaram też w takim miarę jeździć równo. Nie, no i napiszcie w ogóle co o tym, że o tym samym remoncie, czy to w ogóle spoko pomysł był i czy wam też się takie odcinki podoba właśnie z takich trochę takich przyjściówek, bo jakby nie było dla nas, to jest, wiecie, to jest nasz ciągnik oficjalnie, co nie, więc mamy ten czwarty ciągnik, jakby nie było, ale rzecz jasna nie jest to ciągnik, którym będziemy na pewno jeździć, nie, bo to po prostu kupione pod handel i póki co tylko z tego tak docieramy, ale myślę, że w sumie spoko, nie, póki jest, no to warto z niego też korzystać w jakiś sposób, nie. No i to właśnie taki moment będzie, jak teraz sobie jadę, tak będzie przebiegało sobie właśnie pole, nie? Mam taki pomysł na to. Dlatego też trzeba zobaczyć to dopiero w kolejnym odcinku, jak to pole wygląda. Bo prawdopodobnie będziemy robić z Krzysiem tej siewy w next odcinku na tym poletku. I raczej się spotkamy chyba już we wrześniu, co nie? Chyba bardziej we wrześniu i zobaczycie też w sumie, jak wygląda ciągnik. Przygotowany chyba już z wszystkimi blachami i tak dalej. Nie wiem, czy coś jeszcze, jakiś etap będziemy robić? Chyba się turę byśmy trzeba założyć, nie? No tego turę trzeba założyć na pewno. Będziemy zakładać turę? No, musi być. O, ja mam taki projekt z internetu, którym się wzoruje. Z takiego gospodarstwa Suchszyn. Suchszyn? Tak. Będzie nas na tego, na turę jeszcze, założenie? Będzie stać. Ja mam wszystko koszty wliczone i gito. Jak masz wliczone w koszty, to się będziesz zakładać wtedy, nie? Dobra, pasuje. No, więc mam pomysł na fajnego tura. Zobaczcie też, jak on tutaj się będzie prezentował na koniec, nie? Okej. Okay. Załóż turbo. No oczywiście, że będzie turbo, spokojnie, to się nie martwcie, będzie naprawdę tej... porobimy w nim bajery taki, żeby naprawdę jak ktoś go kupi, to naprawdę za mocne pieniądze, nie? Bo wiecie, no ja chcę go za co najmniej 50 tysięcy wystawić, nie? Jak już go skończymy, bo to będzie naprawdę konkret maszyna. Więc tak szybko skończyłem, sobie to pewnie nawet się zamienimy, okej? Okay? Spoko. O, akurat tam też jest do tego. Ja to w sumie zacznę przerywać tą drogę, nie? O, no spoko, jak tam chcesz, nie? No, chyba to drogę zacznę orać. Jaki będzie kolor? A, zobaczcie niedługo, zobaczcie, spokojnie. Dobra, to sobie tutaj jeżdżam. Ale w ogóle zarobiście wygląda ta kamera z tego, z środka, nie? Dobra, trzymaj, przejmuj to. A ja tu się biorę. Ej, dziwne, że to bez kitu nie leci ten. Się nie orze.
No, puste, że zostawił, muszę jechać do. No tak, mówiłem, że zostawię ci puste. Co, myślałeś, że pełne? Bo się łukał. Ty, wyski to się... A, bo teraz jest aktualizacja farminga, wiesz? To farming tak po prostu zromane. Że po orce nie znika wapno. No, no, no. Także to też, spoko. Także, no, zobaczcie, co tam się nie działo z tym jeszcze, nie? I teraz tak, jak to będziemy lecieć teraz? To chyba w tą stronę jakoś sobie pójdzie. Wiecie, bo tak staram wyznaczyć się po prostu miejsce, gdzie to robić to wszystko za tą orkę. No bo jak wiecie, pole powiększamy. No i myślę, to będzie chyba jedno z naszych większych pól tak naprawdę, nie? Bo tamto pole, które mieliśmy na dzierżawę, bardzo fajnie poszło. No a teraz się tutaj to mamy, więc naprawdę to będzie... Będzie konkrecik, nie? Ej, spoko sobie radzi w sumie ten, nie? A, przy orce, tak? MTZ, no. No, fajnie. Ten pułk pod niego idealnie kupiony, nie? Tak, nagram to właśnie odcineczek, dokładnie tak. Będzie jak w Mokrzynie. Będzie jak w Mokrzynie, zobaczymy tylko też jakie kolory wybierzemy. Ale, znaczy nie w Mokrzynie, ja to robię w Suchszyn, tak. To się inspiruje akurat takim ciągnikiem Suchszyna. Więc fajnie. Może być fajnie. Zróbmy sobie teraz, wiecie co, chyba tamto obrys całego pola, żebym mógł też nakreślić dokładnie jak to będzie wyglądać. Bo pewnie większość z was jeszcze nie do końca wie, co tu mam w planach. Dlatego wam pokażę. O, akurat to stronę się będzie odkładać z kiba. Także, znaczy no, no tak, no ten cały ten, nie? To się skiba nazywa? Jak to się nazywa? No, jakoś tak. Dobra. Więc tutaj mamy przyjeździk. Ja wiem, że tutaj teraz robię... A, zrobię sobie tak w miarę neutralnie. Dojdziemy sobie tak. Co myślę o czarnym MTZ-cie? Ostatnio mieliście ankietę chyba na YouTubku odnośnie MTZ-a, który wam się bardziej podoba. I tam widziałem, że wygrał czerwony, także miło mi, że wam się podoba ten czerwony, bo to jak jest najnowszy nasz projekt. Także fajnie. Dobra, trochę sobie cofnę. O, widzisz? Ja dostałem rabat 520. Widzę właśnie. O, robisz tam maślane oczy te kasjerki. Da. Będzie co pewnie tam. Ja tam nie wiem. Co to się robi? Panie. Ja wiem, co się robi. O, tu jest ten. Farmy i landy się nie łączą. Chyba tak, dobra. No to zarobisty farmlandy porobiłem. No nic. Dobra, to po cichu Krzysiu się wyśleć tam, dajcie mapki. Z poprawionym landem. Czekaj, no teraz jest lipo, bo to nie wiem za bardzo jak mogę wyjechać, wiecie? No tak, bo to jest zagajnik i on był wyliczony jako chyba to pole, to nie? No, no, no. Więc trzeba będzie to plotkę w ogóle się dokupić, żeby to pasowało, nie? No ale to nic, ogarniemy sobie to, poprawię sobie tego landa. Bo w ogóle nawet nie rozkminiałem, że w taki sposób może to jakoś fajnie połączyć, nie? Ale jakoś to idzie. Ja wiem, że trochę tak to orze, że tak powiem, nieregularnie, tak byle jak. No ale chodzi głównie o to, żeby to, wiecie, skończyć i tyle, nie? Żeby to zaorać i mieć zbaniaka, nie? Dobra. Okej. Okay. Sąsiadowi drzewa wyciąłeś? Nie, on pozwolił. Sąsiad pozwoli na wycinkę drzewa, spokojnie. To było moje drzewo. Nie co widzicie, zostały jego krzaki. Siema Szymonek, witam. Jak daleko to mogę pójść z tym? Ej, to jeszcze jest spoko, widzicie? Cofniemy się trochę jeszcze. Widzę, na ciebie jeszcze krzyku jedzie. Siema Karikson. Nadciągam. Nadciągam. Cześć Karpina, witam serdecznie, cześć, cześć, witam wszystkich, którzy dopiero dołączyli. No i co? Jakoś to w miarę w sumie leci. Kiedy będzie film? Z czego chcesz film? Okej, okay, czyli to tam jeszcze jest okej, okay, no nie? Może zmiana koloru w 60? Wiesz co? No Krzychu miał robić remont 7, ale póki co jesteśmy bardzo pochłonięci remontem Ursusa, nie? Więc pewnie gdzieś tam w przyszłości i świątka przyjdzie trochę lekutki remoncik gdzieś tam, nie? Bo te remonty robimy... jedno skończy, żeby drugie zacząć. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Nie ma co też wszystkiego naraz brać. Bo wiecie. Wiecie jak to jest. Kurde, no, ten... jak ty żeś tu jeździł, takie zigzaki, żeś tu pozostawił mi, nie? Gdzie? No na polu, a gdzie? Ja zaraz tą drogę muszę też przeorać, wiesz? Na razie tylko lecę tutaj z tym. Z zagajnikiem. Ja się chcę zrobić tą trawę dla ciebie już ogarnąć, żebyś mógł spokojnie tu włożyć wapno, nie? Bo na trawę tam się nie da nawieźć w tym farmingu, znaczy żadnym się nie da.
Więc jak już to skończymy, to będzie fajnie. KDV przyszedł spakowa. Jak będzie co pokazywać, to nagram odcinek, wiesz? Na razie jest wszystko takie jeszcze Progin, Warcress i dużo się jeszcze dzieje, nie? Bo nie chcę pokazywać takich rozgrzewanych prac, tylko pokazać jakieś efekty gotowe, nie? Bo co mam pokazywać? Mam, nie wiem, drogi, które jeszcze robię? No bez sensu, nie? Krzywka tam się tłuczy tym Ursusem. Nie, tłuczę. Poprawiam te zygzaki, które żeś zostawił. Nie, poprawiam zygzaki. Jakie zygzaki? Tutaj? No, tam, no coś tak już zostawił. Nie, bo tam nie dokończyłem tego. Wiesz, no tam skończyłem śrapno, nie? Muszę ten. Okej. Nie, nawet w miarę idzie. Tylko widzę, że właśnie też trzeba trochę szubki podokręcać w NZ-cie, bo już tam czerwono mam. Beliarus, już trochę ten. Się ja nam... to bym nie remontował, to tam ode mnie trzy grechy było. No tak, tak, a to jeszcze ogarniemy, nie? Akumulator trzeba naładować i będzie szło. Tak, to jest dwa konie dostanie. Jak ktoś nie może walić wapno nawet na to, tutaj gdzie jest ten, Sorgo za mną, nie? Tu już jest sporo miejsca w sumie, jakbyś to miał co robić, nie? Jezu, jak to widzę, bez tej maski jeździsz, chłopie, jak to wygląda, nie? Jak jakiś Transformers. Optimus Prime ma nowych przejuszników, nie? Tak. Na 60. Cześć, Matis. Jak ty piszesz, Matis? Jaki gaz do chuja? Co ty gadasz? Proszę nie przyklinać. No na YouTube mi takie rzeczy pisze, nie? Trzeba, że ukradli dwaniu Holanda? Wane w Holanda? Nie słyszałem o tym. Nawet nie wiem komu, nie? Więc wiesz. Nie zajmuję się plotkami w internecie. Jakby takimi życiowymi plotkami, nie? Ja tu wiesz, mam swoje podwórko, kolonisty, mam swoje szpakowo i tyle mnie interesuje, nie? Kurde, jakie krzoki tu. Ja to się teraz taki super, tylko niestety. OBS nie wyrabia z ich przetwarzaniem, nie? Dobra. No, jako tako to w miarę spoko. Zobaczcie się troszeczkę. Dzięki za followka. Skrzatusek, witam. Okej, poszło. Dobra. I co, powiedziałem teraz sobie właśnie drogę zaorać tam, nie? Żeby już było na Cito ogarnięte. Tędy sobie zajedziemy. No sport to jest orki, jeszcze raczej nie skończymy tego na odcinku, ale wiecie, może być spoko, nie? Nie, kolonisty. Tutaj coś pomyliłeś, kolego. Tu nawet wiecie co, nie będę tego orać, po prostu zostawię sobie to tak jak jest, a najwyżej potem jak będziemy już wiecie działać z resztą z tego pola, to po prostu tego nie zasiejemy i tyle, nie? I tam już się zrobi trawa, jakieś chwasty porosną i tyle, nie? Bo mówię, tego nie będziemy za bardzo używać, nie? Dobra, teraz sobie odbijemy w tą stronę i będzie nie po długości lecieć, nie? Tak, robimy dzisiaj mapkę, ale dzisiaj mapkę też będziemy robić. Ja skończymy nagrywać odcinki jeszcze i ten. I polecimy na mapkę jeszcze, bo tam muszę podokończyć swoje. A, sorry, to się wpierdzielam. No, troszeczkę tak. Wiesz co, moglibyśmy sobie zrobić miniaturkę, nie? Albo też po odcinku nawet się ogarnie jakąś miniaturę. No, po odcinku to się ogarniemy, nie? Bo jest gdzie pracy jeszcze jest dużo, także. Kurde, goraz. Co ty? Mówisz, że cofam? No właśnie, uważaj jak cofasz, a nie. Klaks to trzeba zamontować. Chyba, nie? Będę nie teraz pi. No nie zakładaj za czujniki wszystkie. Masakra, czujniki. Co on robi tu? Krzysiu, realnie? A jak? No jak zwykle. Z nim to tak jest. Skończyło. Kurde, leci. Z nim się skończyła? No. Trzeba będzie kiedyś wymienić tę wapniarkę na nowo. No, czy kiedyś tak, na pewno, nie? No w sumie wapno często się używa, jak jeszcze mamy ten pecerny farming, to już w ogóle, nie? Wapno ja idzie. Kupon Moseja. Kurde, ja nie wiem czy w ogóle... Wyjeść, no. Ja nie wiem jak tu... Na drogę nie wjadę. Ja nie wiem w ogóle jak tu będzie wyglądać sprawa z tym, bo tu jest taki gruz, jakby kamyczki takie, nie? Może przez jakiś czas na tym kawałku będzie tak trochę słabo z plonami. Ale w sumie da się obornika tam jeszcze... Trochę się azociku jakiegoś rzuci więcej, większą dawkę wapna i może będzie szło, nie? Wybuść pana Pawła? No nie, no bo do niego dochodzą kable przecież elektryczne, nie wiem czy widzisz. Więc to jest, wiesz, rzecz, której po prostu się już nie używa. I jest, jakby to chciał po prostu to gdzieś remontować, albo tam jakieś ogarnąć rzeczy w tym, no to
niech normalnie po polo pojedzie, nie? Że tak powiem. Ja tu się nie będę z tym pierdzielić. Ale nie możemy zburzyć czegoś, co nie jest jakby naszą własnością, nie? Bo wiesz, tak to samo jak... wyślę ten, jakiś wniosek do gminy o zburzenie. No właśnie, ja właśnie nie wiem, czy tu przypadkiem nie ma jakiejś rodzielnicy czy coś tam, nie? No może być w sumie coś tutaj. Nie wiem, wyślesz wniosek, to ci powiedzą, czy można, czy nie można. Trzeba się będzie pójść do gminy zapytać, co jest, nie? No właśnie. Tu kup jaki problem, ale nie mogę tego kupić, bo to jest państwowe, gościu. Tak byś chciał kupić słupa, kupić pole słupem i wyburzyć słup, ci nie pasuje, no nie? Nie możesz tego zrobić. A znaczy możesz, ale zapłacisz karę, nie? I to ogromną. Więc wiesz. To jest... no tak, nie? Niestety. Jak tam odcinek? 26 minut. No i spoko, nie jest źle. Tak, wiecie, monitoruję coraz odcinek, żeby trwał tak maksymalnie do pół godziny, a nie więcej. Bo 10 odcinki, tak do pół godzinki są dla was spoko, nie? No i tym bardziej, że odcinków jest coraz mniej, bo są 4 tego tygodnia, nie 7. No tak, Przemo, no to właśnie chodzi, nie? Bo w sumie działka jest, no niby cała, ale nie obejmuje akurat tego wycinku, nie? Znaczy ten wycinek jest nieobejmowany. Dobra, tutaj jeszcze jakiś chwast został, ale to już tam się potem go ogarnie. Ja tylko sobie też cofnę. Te strony. Tak, tak, mam odcinek, dokładnie. Widzisz, co teraz pojedziemy sobie chyba tutaj. Zrobimy sobie... No, coś chyba się jednak nie pasują tam ludzie. Już powiedziała, że tak, za dużo tych rabatów, wiesz? No i oddaj pan to, co się wziął. Się spytała, dla kogo to, a ja, że powiedział, że dla ciebie, to a, to nie, to już nie. No to chuj. No to dara, wiadomo jak to jest. Ja tam nie wiem, czy tam masz jakieś spory z nimi, czy jak, ale... Nie wiem, bo oni coś po prostu... Spore to co inne, ale nie ma to co innego. Czekaj, bo czwórkę, to ja mam ten dawać gazu mu. Dobra, mamy zaznaczone mniej więcej, jak to wygląda. I całe to właściwie będzie w polu, nie? Więc no, oczywiście wiecie, no pole będzie wyglądać znacznie lepiej, kiedy będzie właściwie zasiane, nie? Jak na razie widzicie, to jakieś krzaki tam coś jeszcze. No tego landzika tu muszę ogarnąć, nie? Bo to paskudnie wygląda. Więc sobie ogarnął sobie, nie? Ale w sumie, nie no, sobie na upartego tak zostawić, tak jak teraz jest, tylko tam trochę ogarnąć. To nie byłoby tak źle w sumie, wiecie? Chyba tak się zostawi i tyle. Dobra, tu se wjeżdżam. Se wjeżdżam. O. No, i cacy. Lubię tak ogólnie orki, nie wiem czy wy też tak lubicie, ale ja na przykład bardzo lubię tworzyć pola farming, wiecie. Pług po prostu w trawę się wpieprzyć i tyle, nie? Mega jest, fajna rzecz. Ja jeszcze byłem fanem tego. A jeszcze pamiętam na farmingu chyba 2013. Chciałem stworzyć drogi takie polne, jak teraz mamy dostępne oczywiście, ale kiedyś tego nie było. Takie wiecie, dwupasmowe, takie dwa ślady zrobić. I wiecie jak ja to robiłem? Robiłem to w ten sposób, że przejeżdżałem sobie pługiem. Potem jechałem tam dosłownie ten jeden metr dalej, siałem trawę siewnikiem i potem znowu pługiem. I potem znowu trawę obok, nie? Żeby tworzyć takie właśnie drogi, nie? I gdzieś tam chyba na tej podstawowej mapie Hagenstadt, jakoś tak się nazywała, w 13. Zrobiłem taki odcinek drogi, nie wiem, może z 50 metrów. I koniec końców mówię, a! Trzałem większe pole i sobie powiększyłem, nie? I cała ta moja droga, którą robiłem przez, nie wiem, z godzinę na pewno, nie? Musiałem zaorać potem i tak, nie? Ale no fajnie było, nie? Bo taka pierwsza droga w sumie do farminga, wtedy 13, nie? Za pomocą takiego prostego pomysłu, nie? No teraz mamy to wszystko oczywiście w formie budowania, ale no kiedyś... kiedyś ten farming był trochę bardziej ubogi. Chociaż uważam, że ten farming tak ma szansę i powinien się bardziej rozwijać. Ale niestety tam gdzieś to trochę... Powoli to leci ten rozwój, nie? Wiesz, że masz interesant od hubie? No to super. Bardzo fajnie. A takie normalnie, że pobierasz se młodzika i masz małe zwierzaki? Okej. Cacy, 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 pasuje. Dobra, myślę, że za chwilkę to w sumie sobie to dokończymy. Czekam na Krzycha i będziemy się powoli żegnać chyba, nie? Ty jesteś już tam gdzieś w drodze, czy jak? No, jestem w drodze. Okej. Co się zrobił? Jestem obok ciebie, widzisz? Co? Przed tobą jestem. Nie no, za mną.
A, dobra, ty, ja się... Ja myślałem, na mapce to ja jestem ten taki, co zamiecie z traktorkiem, nie? Jezu. Co za chłop. No jest, Krzychu, jest, dobra. Okej, okay, to słuchajcie, więc tak, Krzychu, zatrzymaj tam się, bo to i tak będziemy robić też miniaturkę. Jak mówię, odcinek sobie będziemy kończyć, ja tam jeszcze tego do Krzychu zjadę. Albo sobie to się zatrzymam. Dobra, to się zatrzymam. Zgasimy sobie. I słuchajcie, dziękuję za odcinek. Bardzo miło, żeście byli. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał i że wam też również podobał się ten remont, który tu ciągle trwa. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek z tego, jak kolejne to właśnie remonty będą działać i kolejne poruszenia z całą naszą gospą będą już do przodu. Więc co? Na razie, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa. Pa, pa. Czemu na dachu stajesz?